Czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie zaczęła się od kontynuacji trwającego od początku tygodnia ruchu indeksów w górę. WIG20 i WIG zyskiwały na otwarciu po około 0,9%, a wskaźniki małych i średnich spółek nieznacznie im ustępowały. Skala zwyżki szybko jednak się zmniejszyła i jeszcze przed południem indeks największych firm znalazł się pod kreską, tracąc 0,3%. Wpływ na to miało pogorszenie się nastrojów na parkietach europejskich, spowodowane m.in. spadkami kontraktów na amerykańskie indeksy oraz gwałtownym osłabieniem się euro wobec dolara. W trakcie pierwszej godziny handlu najmocniej po około 2% zyskiwały walory Banku Rozwoju Eksportu, Banku Zachodniego WBK i Pekao S.A. oraz akcje PKN Orlen. Po trwającej kilka godzin walce o utrzymanie się WIG20 nad kreską, pod koniec sesji byki jednak skapitulowały. Stawka liderująca wcześniejszym zwyżkom poddała się w końcu przecenie. Najbardziej spektakularnym tego przykładem były walory Banku Rozwoju Eksportu, które pod koniec dnia traciły nawet 3,6%. Akcje PZU trzymały się na poziomie podobnym jak w dniu debiutu, zmieniając się w przedziale od 354 do 361 zł. Jednak obroty nimi były już dzisiaj zdecydowanie mniejsze i sięgnęły 1 300 000 000 zł. Ostatecznie WIG20 zniżkował o 0,4%, a wskaźnik szerokiego rynku nie zmienił swojej wartości w porównaniu do zamknięcia ze środy. Indeksy średnich i małych spółek zwiększyły swoją wartość po 0,6%. Obroty, nie licząc akcji PZU, wyniosły niecałe 1 300 000 000 zł. Roman Przasnyski, główny analityk Gold Finance.